Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Wiedźmina pierwszego. Rozpoczynamy drugi rozdział. Jak widzimy, nie zaczynamy go zbyt ciekawie, ponieważ jesteśmy zamknięci w loszku. Załatwił nam to Mikul. Zobaczmy, co tutaj za skazańcy są. Może z kimś pogadamy, coś ogarniemy. Jutro mój wielki dzień. Co tu robisz, elfie? Właśnie. Cieszę się ostatnimi chwilami życia. Przynajmniej się staram. Jutro mają mnie powiesić. Miałbym do ciebie prośbę. Słucham. Zagrajmy w kości. Siemko pozwolił mi je zatrzymać. Ta gra zawsze sprawiała mi dużo radości. Jeśli nie masz własnych, pożyczę ci moje. Mamy. Zagrajmy z nim. Za dużo od niego pewnie nie wyciągniemy pieniędzy. Oho, czekajcie. 1, 2, 3. Para jednak. Zatrzymamy na tym, co jest. No i niesie kości nam ułożył. Wow, kareta. Dziękuję. Nic nie możemy sobie przeżyć. No, trójkę, mieliśmy czwórkę. No to zarobimy też, widzę, na tym. O, tutaj widzę też coś się tutaj klaruje. Dwie parki. Podbijamy. Można też rozgrywkę w tego pokera wygrać poprzez mocne podbijanie statek. W pewnym momencie przeciwnik po prostu zrezygnuje ze względu na to, że nie ma tyle gotówki. Tak też można wygrać. No, wygraliśmy, zarobiliśmy te 16 monet. Szubrawcy, król jest dla was łaskawy. W kanałach zalęgła się bestia. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. A co z połową królestwa i ręką królewny? Bardzo śmieszne. Ty, Wiedźminie, lepiej uważaj, bo na dowcipy polityczne też mamy paragraf. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Kogo mam przekonać, że jestem lepszym kandydatem? Właśnie. Tamten w kącie twierdzi, że zatłucze króliszka gołymi pięściami. Który to? Ten osiłek? Wolne żarty. Sprawiedliwość, Wiedźminie, jest ślepa i czuwa również nad idiotami. W moim pierdlu wszyscy mają równe prawa. Walczcie. Kto wygra, pójdzie zabić króliszka. No to na bułka z masłem. Potłuczemy się na pięści z tym gościem, który nas zaczepił w intrze. No chodź tu. Obiję ci ryja, zejdę, zatłuc jaszczura i będę wolny. Zaczynajmy. Mam nadzieję, że uda nam się. Czas umierać! Wszystko wskazuje, że nie będzie to jakimś problemem. Tu też rytmika bardzo gra, wiadomo, jak tutaj animacje, widzę, chciały tutaj zgrać. W drugiej części troszeczkę bardziej dopracowano to, ale w trójce już, że tak powiem, wymasterowano walkę na pięści. No i wygrane. Możemy iść ubić bestię. Puh, pomiot czarownicy. Wygrałeś, bo rzuciłeś na mnie urok. Oczywiście. Uratowałem ci życie, niewdzięczniku. Z kuroliszkiem nie ma żartów. Nie cwaniakuj, bo następnym razem dam ci wycisk. Nie będzie następnego razu. Pogadajmy z Vincentem Majsem. Wygrałeś. Tym samym zyskujesz prawo do zabicia bestii z kanału. Zaszczyt. Czuję się niemalże dumny. Nadal chcesz zabić tego potwora? Nie stchórzyłeś, aby? Potrzebuję broni. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skonfiskowaliśmy niedawno wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? No to super. Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę go dostać? No to już wiem. Do odebrania u Siemka. Resztę twoich rzeczy będziesz mógł zabrać ze schowka po wykonaniu zadania. Nie ma problemu. Jeszcze jedno.
Płacę ekstra za głowę bestii. Najlepiej nieuszkodzoną. Zobaczymy, co da się zrobić. Wyciągniemy oczywiście głowę bestii. No i Siemko, dawaj ten miecz. Miecz. Gdzie ja go miałem? Pośpiesz się, nie mam całego dnia. A, tu jest. Skonfiskowaliśmy też jakieś eliksiry. Wiesz pewnie, jaki zrobić z nich użytek. Powodzenia. Gdy wykonasz zadanie, odbierz swoje rzeczy z depozytu za kratą. Na pewno się nie upomnę. Potem dopadnę magistra. Głupiś. Magister to charakternik, człowiek od mokrej roboty. Ważniejszy jest ten, który nim kieruje. Szef. I tak pewnie nie dasz rady. Ich dowódca to prawdziwa szycha. Ma te, no, koncesje. Koncesje. Koncesje ma. W takim razie na pewno można go wyśledzić. Ma koncesje. Najpierw przeżyj spotkanie z Kuroliszkiem. Niedługo wrócę i upomnę się o wszystko, co zostawiłem. No i wczytuję oczywiście i lądujemy w kanałach. Aby ubić tą bestię. To oczywiście wykonamy, no bo dlaczego nie? Oczywiście utopce, no bo kto, któżby inny. Tak dobrze, będą utopce albo topielce. Utopce. I mamy srebrny miecz. Już ze srebrnym mieczem to już... pięknie. Miecz srebrny, typowy miecz na potwory. Oho. Kogoś tutaj spotkaliśmy. Co ty tu? A, Wiedźmin. Owszem, w rzeczy samej. Widoczne stygmaty mutacji. Białe włosy, pionowe źrenice. Wybacz, nie chcę mi się rozbierać. I nie pochwalę się resztą zmian anatomicznych. Przepraszam, nieznajomy. Jestem Zygfryd, rycerz zakonu bardzo, Płonącej bardzo Róży. Fajna postać. Nie chciałem być niegrzeczny, po prostu pierwszy raz widzę jednego z waszej konfraterni. Jestem Geralt, Wiedźmin. Jak trafnie zauważyłeś. Czuję się zaszczycony. Wiele dobrego słyszałem o wiedźmińskich technikach walki. Pozwolisz, że darujemy sobie grzeczności. Właśnie. Mam tu zadanie do wykonania i chciałbym się szybko uwinąć. Kuroliszek, prawda? Tak się składa, że do kanału sprowadza mnie ten sam cel. Porozmawiajmy. Tak, właśnie. Geralt? Pogadajmy. Co to właściwie wiesz o kuroliszkach? A co ty wiesz? Kuroliszek, nazywany skofinem, zalicza się do ornitoreptylii. Jest ogniwem pośrednim między gadami a ptakami. Masywny, dwukrotnie większy od dużego ptaka. Przypomina nieco koguta, stąd jego potoczna nazwa. To ciekawe. Mów dalej. Kuroliszek jest często mylony z bazyliszkiem. To dwa odrębne gatunki, podobne tylko z nazwy. Wbrew obiegowej opinii nie zamienia w kamień spojrzeniem. Należy za to wystrzegać się jego dzioba. Atakując, trafia w witalne narządy z zabójczą precyzją. Dokładnie. Szczególnie, jeśli bestia ma szansę zajść ofiarę od tyłu. Jak więc według ciebie należy walczyć z takim potworem? Należy uważać na tyły. Kuroliszek potrafi zakraść się bezszelestnie i zdradziecko zaatakować plecy. Bez srebrnego miecza walka jest o wiele trudniejsza. Co więcej, trzeba dobrze machać tym mieczem. Skofin jest wymagającym przeciwnikiem. Jakie składniki alchemiczne można pozyskać z kuroliszka? Chociaż oczy bestii nie zmieniają w kamień, są bardzo cennym i uniwersalnym komponentem. Słyszałem, że jeszcze cenniejsze są lotki z ogona bestii. Imponująca wiedza. Właśnie. Muszę przyznać, że moja wiedza o potworach kończy się na kuroliszku. Grawiura opisująca tę bestię jest jedyną, jaka zachowała się po moim świętej pamięci ojcu Eikus Danel. Posiadał ich znacznie więcej, ale przepadły w brzuchu mantikory. Rycina kuroliszka okazała się odporna na trawienie. Współczuję. Polowałeś też na mantikorę? Niedokładnie. Byłem wówczas poza domem. Kiedy wróciłem, dowiedziałem się, że ojciec, mimo iż kaleki, postanowił walczyć z potworem. Kazał się przywiązać do konia i z modlitwą na ustach ruszył do szarży. Domyślasz się, że skończyło się to tragicznie. Kiedy dotarłem na miejsce, poczwara konała w straszliwych męczarniach. Połknęła staruszka niemal w całości, nie mogąc wydłubać go ze zbroi. Później mówili, że święty płomień gorący w duszy Ejka spalił serce potwora. Zaiste bohaterska śmierć. Niech spoczywa w pokoju.
Chcesz zabić Kuroliszka? Sądzisz, że sobie poradzisz? Święty płomień poprowadzi moje ramię. A mogę wiedzieć, co skłoniło rycerza płonącej róży do wyprawy w kanały śladami bestii? To proste. Bestia zagraża Wyzimie i trzeba ją usunąć. Zakon od dawna tępi potwory. Z bardzo dobrym skutkiem. A zatem konkurencja dla wiedźminów. Właśnie. Mówiąc otwarcie, jesteście reliktami. Ilu wiedźminów jeszcze żyje? Kilku? Góra kilkunastu. Nie stanowicie konkurencji. Poza tym zakon nie każe sobie płacić za ratowanie ludzi od niebezpieczeństwa. Tak, ale lśniące zbroje i zamki warowne ufundowały wam dobre wróżki. Nie chcę się kłócić. Skoro jesteśmy tu obaj, nie ma sensu ustawiać się w kolejce do potwora, szczególnie, że w kanałach jest też sporo utopców. Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Teoretycznie wiedźmin zawsze pracuje sam. I też dzięki, ale muszę odmówić. Pracuję sam. Jak wolisz. Tylko nie zdziw się, widząc martwe ścierwo Kuroliszka. Do zobaczenia. Martwe ścierwo Kuroliszka. Dobra, on się zajmie utopcami. Nie ma co zwlekać. O to chodzi właśnie. To jest to, co charakteryzuje miecz srebrny. Będziemy musieli ulepszyć tutaj posługiwanie się tym mieczem. Mamy na mapie gdzieś, gdzie jest ten Kuroliszek? Nie. Więc będziemy musieli go sami znaleźć. O, proszę bardzo. To nie jest zbyt piękna bestia. Jak na wielkiego Kuroliszka, to wygląda wcale. Smyk, smyk. No. Pięknie. Widzę, że mnie uprzedziłeś. No, no. Kuroliszek rozpłatany, jak się patrzy. Klasa, no. Jestem wiedźminem. Zabijam potwory od dziecka. Dokładnie. Nie zapomnij tylko o swoim trofeum. Vincent wyznaczył nagrodę za głowę Kuroliszka. No cóż, chyba posłucham twojej rady. Wiesz może, jak wydostać się z kanałów? Właśnie. Tak się składa, że wiem. Weź głowę Kuroliszka i chodź za mną. Prowadź. Weźmy głowę. Tutaj mamy kamień. Przyznam się to później. I pióro Kuroliszka. Ta głowa sobie tutaj wisi. Oczywiście ona tutaj jest słabo teksturowana i słabo wygląda. Weźmy troszeczkę tutaj złomu. Oj. No chodź, chodź! Nie mamy całego dnia. No nie mamy, no. Wyjście z kanałów to te drzwi za mną. Tutaj się rozstaniemy. Jednak... Cicho. Słyszę kroki. Nice. To dziwne. Mało kto ma odwagę się tu zapuszczać. Ale ktoś jednak wpadł na ten cudowny pomysł. Siwego skurwiela! Szef jak zwykle miał rację. Zabij. Rycerza te. Zabójcy salamandry. Szkoda miecza. Srebrnego zwłaszcza. W sumie srebrny, a ten powinien zadać takie same dla ludzi obrażenia. Starzy znajomi. Powiedzmy. Właśnie. Zbiry ze znakiem salamandry prześladują mnie już od jakiegoś czasu. To ciekawe. Kto wiedział, że będziesz w kanałach? Kto zdążyłby zwołać bandytów? Kapitan straży, który mnie aresztował. No. Klawisz z więzienia. I więźniowie. Walczyłem z Kuroliszkiem, żeby odzyskać wolność. Jeśli chodzi o przywódcę tych zbirów, grono podejrzanych jest niewielkie. Wiesz co? Mam w Wyzimie znajomego detektywa. Idź i porozmawiaj z nim. O, proszę. Niezły bardzo. Pomysł. Może fachowiec będzie mógł mi pomóc. A co ty zamierzasz? Muszę załatwić kilka spraw na posterunku zakonu. Potem poszukam innej bestii. Świat nadal tak, jest pełen potworów. Widziałem, że umiesz sobie z nimi radzić. Ja tymczasem udam się do lożku. Muszę odzyskać moje rzeczy. Sprawdź wszystko dwa razy. Siemko ma nie najlepszą reputację. Wynośmy się stąd. Oto klucz otwierający drzwi do miasta.
Zamknąłem je kilka dni temu, żeby Kuroliszek nie wydostał się na zewnątrz. Bardzo dobry pomysł. Dzięki. Wolałbym nie wracać tą samą drogą. Gdybyś jeszcze kiedyś zawitał do kanałów, może się spotkamy. Czasami wyprawiam się tu na poszukiwanie potworów. Święta misja ochrony ludzkości i tak dalej, co? Trochę szczera. Niepotrzebna ironia. Jesteśmy po tej samej stronie. Kiedyś to zrozumiesz. Do zobaczenia, Zygfrydzie. Cieszę się, że cię poznałem, Wiedźminie. Gdybyś się za mną stęsknił, będę na posterunku w Wyzimie. Dobrze, na pewno odwiedzimy. Właśnie troszeczkę pieniędzy i mamy podejrzanego pierwszego, który może współpracować z Salamandrą. O, mamy w końcu miksturę kota, zamieć i jaskółkę. Mikstura kota na pewno nam się przyda. No i wychodzimy do Wyzimy. Klasztorne jest to jedna z, jak dobrze pamiętam, trzech części Wyzimy, do których będziemy mieć dostęp. Nawet chyba czterech, a mniejsza. Ten obszar jest tylko dla rozdziału drugiego. Tak więc zaraz będziemy się kierować do Siemka. Jest. Wyzima klasztorna. Tani dziwki, mordercy i żebracy. Niezła odmiana po spacerze przez ścieki. Baza Salamandry musi znajdować się gdzieś tutaj. No zobaczymy, też mam taką nadzieję. Ale deszczóweczka dobrze robi na włosy. O, to musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. No wejdźmy do niego. Zobaczymy. Może czegoś się dowiemy. Pewnie śpi na górze. Przewodnik po Wyzimie. Tak przerzuciłem w miarę szybko, ale będziecie mogli sobie to zatrzymać i przeczytać. Jest. Proszę, proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi? Zapraszamy. Geralt z Rivi. Wiedźmin, rezun jakich mało. Twoja legenda cię wyprzedza, Geralt. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Dobre pytanie. Jeśli powiem ci, że pracowałem dla adwokatów Kodringera i Fena, to wystarczy? Te nazwiska nic mi nie mówią, ale wierzę, że to dobra rekomendacja. Jako profesjonalista z całą pewnością rozumiesz, że informacje mają swoją cenę. Zapłacę. Tak jest. Słucham cię uważnie, Biały Wilku. Interesują mnie osobnicy noszący brosze w kształcie salamandry. Tak się składa, że jestem w posiadaniu informacji na ich temat. Zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym wiedzieć, dlaczego interesujesz się tą sprawą. Mamy rachunki do wyrównania. A, podobnie jak ja. Moje zwierzenia kosztują 100 orenów. Dobrze. Oto pieniądze. Teraz powiedz, co wiesz o szefie Salamandry. Sprawą Salamandry zajmuję się od jakiegoś czasu. Mam pewne informacje. Proszę, 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 proszę. Sprawa osobista czy zlecenie? Chyba mogę ci zaufać. Opowiem ci pewną historię. W Wyzimie mieszkało kiedyś szczęśliwe małżeństwo. Odzwyczajna rodzina. Mieli dziecko, 10-letniego syna. Pewnego dnia po powrocie z pracy ojca nie przywitał ani pies, ani zapach obiadu przygotowanego przez żonę, ani radość syna. Wszedł do domu, przeczuwając, że wydarzyło się coś złego. W sieni znalazł martwego psa. Ktoś strzelił mu w pysk z ciężkiej kuszy. Z początku mężczyzna nie był pewien, czy to jego pies. W kuchni znalazł ciało żony, przybite włócznią do drzwi. Nigdzie nie mógł znaleźć syna. Bezskutecznie przeszukał cały dom, ale bandyci nie pozostawili żadnych śladów. Skracając historię, po jakimś czasie Vincent Mice musiał zamknąć śledztwo. Nie było żadnych śladów, ani podejrzanych. Nieźle. Poza jednym. Pół roku po incydencie na śmietniku znaleziono ciało potwora. Miał ropiejące rany zamiast oczu, dziwnie chropowatą, zupełnie białą skórę. Był też nienaturalnie umięśniony. Nikt już nie pamiętał o morderstwie i porwaniu sprzed pół roku. Prawie nikt. Porwane dziecko miało charakterystyczną cechę. Zalążek szóstego palca u nogi. Tylko rodzice o tym wiedzieli. Dokładnie taki sam szósty palec miało monstrum ze śmietnika.
Od tamtej pory ojciec każdą wolną chwilę poświęca, by znaleźć morderców swojej rodziny. Czyli to on. Mam nadzieję, że ich odnajdzie. Wróćmy do rzeczywistości. Oto, czego udało mi się dowiedzieć. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Widziałem próbkę jego możliwości. Coś jeszcze? Podejrzewam, że działają na dużą skalę. No to na pewno. Chodzi o coś więcej niż o złoto, być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. Zwykli bandyci nie mieliby ani wystarczającej wiedzy, ani środków. Kto może pracować dla Javeda? Domyślasz się? Kapitan Straży Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Może uda się coś z niego wycisnąć. Kto jeszcze? To wszystko? Jest jeszcze drugi trop. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Straż? Gdzie? W lochu? Tak, to nasza szansa. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Spróbujemy. Spróbuj dowiedzieć się jak najwięcej od strażników. Masz to jak w banku. Ludzie często mi się zbierają. Informacje od niego mogą być bezcenne. Powodzenia. Wiesz coś więcej o więźniu z Salamandry? Możliwe, że to jeden z dowódców. Niestety straż chwyta raczej drobnica, a grube ryby zostają na wolności. Wszystkiego dowiemy się, jak przesłuchasz więźnia. Zobaczymy. No, jeszcze jedno. Dobra. Sądzę, że jesteś śledzony. Co sugerujesz? Pokrzyżujmy ich plany. Poczekaj u mnie chwilę, zaczną im puszczać nerwy. I zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Wyjdę o północy. No, proszę bardzo. Zaskoczymy tych, co chcą zaskakiwać. Nieźle. Co, autentycznie? Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Javed? Pozytywnie prawdziwie. Suponuję, że pułapka jest gotowa. Owszem. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. Trochę słabo, że musimy znowu srebrnym mieczem. Może najpierw łucznik. Nie będziemy się tak ganiać, jak na dzieci. Wracamy do grupowego. Tego zabójca jest może normalny. Do mnie, sierwojadzie. Gdzie jest straż, ja się pytam. O, mamy pustek. Jest to narkotyk, którym handlują. Na tych ziemiach ludzie Salamandry. Dobra, ruszajmy do lożku. Po nasze rzeczy. A tutaj stoi Siegfried. Pogadajmy z nim. Szpital Lebiody. Tu trafiają ofiary plagi Katriony. Jeszcze dwa etapy do końca. Stara wyzima i piekło. Psia krew, ale jestem mroczny. Pogadajmy z Siegfriedem. Geralt, miło cię znów spotkać. Co ty tutaj robisz? No właśnie. Widzisz, nie popisałem się z Kuroliszkiem. Ty zarąbałeś bestię. Przecież nie mogłem się chwalić cudzymi dokonaniami. To i muszę teraz swoje odstać. Przykro mi. Nic nie szkodzi. O. Taka prosta służba uczy pokory i wytrzymałości. Prawda? A przy okazji ty na tym zyskasz. Gdyby tu byli zwykli strażnicy, pewnie by cię nie wpuścili. A ja cię znam i wiem, że masz immunitet na choroby. To prawda, no, zaraza się mnie nie ima. Dzięki, Siegfried. Bywaj. W końcu ktoś, kto wie na ten temat coś. W kanałach panuje mrok, w którym człowiek jest bezradny jak dziecko. Siegfried byłby łatwym celem dla Kuroliszka i tylko bym nie spowalniał. Światło jego pochodni zwabiło utopcę.
mogłem spokojnie zapolować. Wiedźmin pracuje sam. Te grafiki są po prostu piękne. Warto przed szpitalem. To lepsze niż śmierć w ciemnościach od ostrego jak brzytwa dzioba. Poza tym uczy pokory i wytrzymałości. Troszeczkę był Zygfryd niezadowolony z takiego losu, jakiego, można powiedzieć, spotkał. O, demet. Mamy szyld. A tutaj loszek. Pójdźmy do loszku. Zgarnijmy, co nam się należy. Gdzie jest ten siemko? Siemko. No, udało ci się zabić Kuroliszka. Oficjalnie ułaskawiam cię w imieniu króla Foltesta. Dzięki ci, łaskawcy. Nareszcie koniec tego absurdu. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Vincent całe dnie czeka na trofea. Przynajmniej mam tu spokój. Super. I mogę się zrelaksować. No, Wiedźminie, idź po swoje graty, a ja zobaczę, co my tu ostatnio skonfiskowaliśmy. Wygląda na towar pierwszej klasy. O, damn, serio? Aż taki jesteś gość? Mam miecz. Mamy. Pochodnie nie weźmiemy. O, pochodnie mamy. Ten też ci można wstawić tu. Przewodnik po wyzimie nie jest mi potrzebny. A meteoryt będzie potrzebny. Już mam pełną sakwę, niestety. Nie jest to nic fajnego. No, ale jakoś coś tylko przeraża. Można pognąć, bo książki są trochę drogie. Nie będziemy niczego jeszcze ten. Dobra, okej. Okay. Gadajmy od razu z Siemkiem. Ach, cholernie niemocny. Mocny? Nie twoja sprawa. Nie moja. Ten to tylko ćpa i ćpa. Dajmy mu fistech. Nie pogardzę dobrym fistechem. Domyślam się. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowaliście wiedźmiński miecz. O talarze? Wiesz, czasem to przychodzi. Jakoś trzeba żyć. No. Po prawdzie to całkiem nieźle się dogadujemy. Zanim wypuściliśmy magistra, rozmawiali z Vincentem na podwórcu. Paser rozmawiał z Vincentem właśnie przed zejściem do kanałów. Podejrzany. To nie był zbieg okoliczności. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamę. Spoko. Powinieneś z tym skończyć. Może. Ale na pewno nie dzisiaj, Wiedźminie. Spoko. Bywaj. To twoje życie. Czuję, że mógłbym sam zatrzymać szarżę ciężkiej konnicy. Czuję, że mógłbym sam zatrzymać szarżę. Nie mam pytań do takich ludzi. No ale wszystko jest dla ludzi. Co kto lubi, co kto chce. O, widać, że chce oporowo. Tutaj widziałem tablicę ogłoszeń. Aha, już sobie mogę. No proszę bardzo, 10 języków topielca. Aha, to wyżej. Dobra, pójdźmy do talara najpierw. Wypróżnijmy troszeczkę ten ekwipunek. Tutaj jest dom talara. Od razu pogadajmy z nim. Mam nadzieję, że nie śpi, nie śpi. Proszę bardzo, pogadajmy z nim. Jestem paserem, sprzedaję i kupuję. Dobra. Czym handlujesz? Wszystkim, czym warto. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? Świetna postać. Pokaż mi, co ty tam masz. Runa słońca za 300 sztuk. Księga winy, to by mi się przydało. Medycyna sądowa, dobra, zaczynamy sprzedawać. Wow, całe 30 sztuk.
Kupimy to od niego. W sumie przy takim hajsie sprzedamy ten topór. On nie jest mi wcale potrzebny. Weźmy runę tą słońca. To możemy sprzedać. Te dwa krzesiwa też. Mamy ich w opór. Soletrę możemy sprzedać też. No i pięknie. Ale pogadajmy z nim jeszcze raz. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? No robimy. Straż znalazła u ciebie wiedźmiński miecz. Po pierwsze, kurewska straż. Po drugie, co ci do tego? Niedawno był tu inny wiedźmin. Właśnie. Berengar. To nie była jego brzytwa. Skąd możesz to wiedzieć? Mam trochę gratów twojego kumpla. Kosior pochodzi z innego źródła. Kosior? Inne rzeczy? Inne, znaczy nie miecz, rozumiesz? No. Na przykład mogły to być jego zafajdane kalesony. Skąd masz rzeczy Berengara? Właśnie. Jesteś kurewsko uparty, koleś. Od pośrednika. Gdzie go znajdę? Właśnie. Znajdziesz go w misiu kudłaczu, ale nie wiem, czy będzie chciał z tobą gadać. Gość nazywa się Kolman. Dobra. W takim razie skąd miałeś wiedźmiński miecz? Gościu? Co dostanę w zamian? Nie zaszlachtuję cię jak wieprza. Uczciwa oferta. Kupiłem go od pewnego typa w karczmie pod misiem kudłaczem. Cechy szczególne? A, nie są ci potrzebne. To najbardziej znany gracz w kości w okolicy. Jest kurwa niesamowity, prawdziwy chędożony magik. O, proszę bardzo. Zajmujesz się też hazardem? Też właśnie? Jestem kurwa absolutnym mistrzem pokera. A co? Zagramy? Nie rozśmieszaj mnie, jesteś chędożonym amatorem. Jest, poćwicz, zanim zaczniesz truć mi dupę. Ale to nie wszystko. No to jak kurwa? Będzie. O. Słyszałeś o salamandrze? Jebane gady, słyszałem. Płazy. Ale nie mam bladego pojęcia, czego chcą. Płazy. Co kurwa? Salamandry to płazy. A teraz mów, co się z nimi łączy. Nic kurwa nie wiem. Robisz interesy z salamandrą? Co ty, ochujałeś? Skąd miałeś rzeczy Berengara? Jestem chędożonym paserem. Wiesz, kto to jest paser, czy mam ci rozrysować? Co ty myślisz, że pytam każdego pieprzonego złodzieja, skąd ma towar? Ja ci coś rozrysuję. Pewna organizacja, Salamandra, ma na pieńku z wiedźminami. Wiedźmin Berengar znika, a jego rzeczy trafiają do pasera. Do ciebie. Nadążasz? Chędożyć rysunki. Nie mam nic wspólnego z żadnym Berengarem. Moi dostawcy mogą wiedzieć więcej. Poza tym nie utrzymałbym się w branży, gdybym sprzedawał trefne towary, z którymi mam bezpośredni związek. Też prawda. Wierzę ci. Masz kontakty ze strażnikami. Byłbyś wartościową wtyczką dla Azara. Żyjemy w kurewsko niebezpiecznych czasach. Potrzebuję opieki. Także przed salamandrą. Ta, jasne. Odpalam cieciom Vincenta kilka złociszy, a oni dbają, żeby nic złego mi się nie przytrafiło. Nie mam teraz czasu, bywaj. Oho, chyba się wnerwił. Wierzę ci. Ponieważ jednak istnieje domniemanie niewinności, załóżmy na razie, że to nie ty. No raczej, kurwa, nie inaczej. A z wywiadu gratuluję dedukcji, kurwa mać. Jak do czegoś dojdziesz i będziesz potrzebował informacji, przypełznij, to pogadamy. Okej, później przypełzniemy na pewno. Pogadajmy jeszcze z Vincentem. No się nagrody, chyba że teraz nie pogadamy, bo go nie ma. Ale to jest tu ognisko. Albo przynajmniej było kiedyś. Nie ma ogniska. No nic, no trudno. Co my tutaj wiemy? Nie wiemy zbyt wiele. Szpital, ogród szpitalny. Wejdźmy do szpitala właśnie. Z tej strony wejdziemy? Nie. Zakryt nas wpuści. Wydawało mi się? Nie wydawało mi się. Mamy bestię.
Na dzień dobry. Jakiś wampiropodobny gość. Ma się to oko. Tak zwinne oko wszystko zobaczy. Dobra. Wchodzimy do świątyni. I przy wejściu do świątyni pomodlimy się tam przy tej kapliczce i zakończymy tu odcinek. Ten odcinek Wiedźmina. Ołtarz Melitele. Masz chickena. O, i dostaliśmy. Wow, już tego trochę tu się zrobiło. Trzy? Mniejsza. Dobrze, w tym momencie zakończymy odcinek. Tak więc dzięki wam bardzo. Trzymajcie się i do następnego odcinka Wiedźmina.